Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Darkest Dungeon. Z tej strony Śmigło i zapraszam was w kolejną wędrówkę po tych najmroczniejszych rokach. Tutaj jak widzicie oblokowało nas się podatki jak opactwo oraz oberża. Tutaj już do oberży zostawiłem naszą badaczkę zarazy. To są budynki, które pozwalają nas, które pozwalają nam redukować stres. Tutaj czy jest kowalnia? Kowalnie jeszcze są zamknięte, a to szkoda. Dobra, widzę, że tutaj Arlekin ma wszystkie umiejętności, na których by mi zależało. Więc bez specjalnego przedłużania, czas ruszyć w kolejną wyprawę. Czy ja już zdobyłem jakiś temek? Odporność na osłabienie i odporność na ogłuszenie. Niezbyt dobry setup. Dobra, ty możesz leczyć z której pozycji? Z trzeciej. Okej. Ty możesz jak najbardziej atakować z drugiej wszystkim, co masz. I na pierwszą wrzucimy Arlekina. Dobra. Tutaj ona na najmniejszy loch na pewno nie pójdę. Tutaj jest potrzebny level 6. Ale co tu mamy? Plus 40 odporności na przesunięcie i plus 10 ochrony. O, dwa te same itemki. Plus 30% szans na osłabienie i plus 30% odporności na osłabienie. I minus 4 uniku. I... O, minus 20% czas na zaskoczenie drużyny. To jest fajny itemek. Co tu jest? To jest cel ukończenia 100% bitek w salach i to jest krótka mapa, więc w nią sobie teraz wyruszymy. Nie mam żadnego wampira, więc krwi nie potrzebuję. Potrzebuję natomiast pochodni, łopat, żywności. Tak jak widzicie, pierwszy raz chyba widzimy ekran przygotowania, podczas którego musimy się przygotować do dungeonu. A nie, chwila, w poprzednim odcinku też już był. Dobra, przepraszam was za konfuzję. Dobra, w krótkim loku na pewno nie wykorzystamy tego, ale na pewno przydadzą się mandarzy, jedna woda święcona, może nawet dwie i jedno serum. 8 pochodni powinno starczyć, dwie opaty też, taka ilość żywności też powinna być wystarczająca, więc wyruszamy. Okej, jesteśmy już w lochu. Okej. Pułapka. Nie zauważyłem jej na ziemi. Tutaj jest żelazna dziewica. W żelaznej dziewicy chyba potrzebny był zoolecznicy. O, dobrze pamiętałem. I są bandaże. Jest szmaragd. Całkiem fajnie. Troszeczkę hejsu zawsze wpadnie. 750 sztuka. Całkiem przyjemnie. Dobra. Najpierw chcemy wylicytować ciebie. Nie chcę mieć za dużo stresu w teamie. I kurtyna. I świetnie. Dlatego zauważcie, że gadałem na samym początku, gdyż kurtyna sprawia, że on automatycznie przesuwa się na sam koniec naszego teamu. Okej, wszedł unik. Tutaj na razie nie muszę nikogo leczyć, ale chyba pójdę sobie w stuna. To się zastanawiać, świetnie. Jeszcze wszedł krytyk, troszeczkę zmniejszyłem sobie stres. Ile mi tutaj krwawienia zada? Dwa obrażenia. W ciągu dwóch tur, nie dzięki. Ajajaj, niedobrze. Nie mam tej umiejętności do leczenia stresu. Mam natomiast solówkę. Chyba sobie ją użyję. Będę mógł użyć następnej kurtyny. Udało się nawet go osłabić. Dostanę minus celności, więc bardziej prawdopodobnie, że dostanie unik, a go będzie trzeba już w następnej turze wyleczyć. Świetny krytyk. Dobra, minimalizujemy obrażenia. Ciebie sobie uleczę. Nie mam żadnej umiejętności, która może atakować z tej pozycji. Dobra, cofnę się na sam koniec. Nie przemyślałem tego, zapomniałem, że nie mam tutaj niestety jeszcze akademii odblokowanej. Dzięki temu mogę sobie zmieniać umiejętności moich bohaterów i odblokować inne. Więc dopóki to się nie stanie, Arleki na razie będzie musiał. Będę musiał tym Arleki nagrać bardzo, bardzo specyficznie. Leczę sobie jeszcze raz mojego templariusza, bo teraz dostanę obrażenia. Okej, wystarczyło. Nawet jakaś strona z dziennika. Jeżeli ktoś chciałby sobie przeczytać, zostawiam to na chwilę na ekranie. Wystarczy, że zapauzować sobie filmik, żeby wczytać się w historię najmroczniejszego ruchu. Dobra, przywrócimy sobie
domyślne ustawienia. Jeszcze szybkość na jedną rundę, czyli w następnej pilwie będzie atakował jako pierwszy, prawdopodobnie. Jeszcze świetnie, zaskoczenie. Dokładnie tak, atakuje jako pierwszy. Niestety na razie nie mam szans go zaskoczyć. Nie zaskoczyć, tylko zabić, chyba żeby wszedł w krytyk. Ja jeszcze za najmniejszą możliwą ilość. Tutaj mam największą 7, a tym nawet cię nie trafię. Dobra, zwiększę sobie obrażenia. To się na pewno przyda. Ty dostaniesz piorunkiem, bo na razie nie potrzebuję leczenia w następnej rundzie. Cię zniszczę tym koleżką. Czy ja mam tutaj jakiegoś ogłuszu na ogłuszenie? Tak, zastanowię sobie ciebie. Zmieniam moluch z jej osoby obrażenia, szczególnie, że on jest dość niebezpieczny, jak to mogliście zobaczyć po naszej tutorialowej, tej pierwszej walce z poprzedniego odcinka. Dobrze, teraz sobie ulepszę moich towarzyszy. Tak daleko nie mogę uderzyć. Okej, jak najbardziej udało się ciebie zniszczyć. Też mi brakuje, że ta moja, że tutaj moja kapłanka nie ma umiejętności, która pozwala mi leczyć za małe ilości wszystkich towarzyszy w moim teamie. Tutaj jeszcze dwa blity. Jej stres mi się bardzo nie podoba. Będzie trzeba po tej rundzie, świetnie, krytyk za 10, ale nadal potem w dungeonie prawdopodobnie będzie trzeba ją wysłać na odpoczynek. Będzie stun? Świetnie, wszedł stun. Więc z jedną turę mamy go z głowy, jeszcze bardziej w speed team. Więcej celności, więcej krytyka, jak najbardziej. Dobra, panu podziękujemy. Jesteśmy już sam na sam z nim. To może zostawić krytyk, krwawienia. Jeszcze krytyk za 14. Wow, 10 obrażeń w krycie, w krwawieniu. Bardzo, bardzo dobrze. No, ten krytyk praktycznie zrobił tam tego dużego przeciwnika. O, jeszcze zwiat wszedł. Co tu mamy? Aż 3 pomieszczenia. Tutaj jest bitwa i tutaj po drodze nic nie ma. Czemu mi ta mapka? O, dobra, teraz chcę się przesunąć. Tutaj podejrzewam jeszcze jedną bitwę i tutaj jeszcze jedną. Dobra, to lecimy dalej. Na razie cię nie healuję, ciebie sobie wychylam w trakcie następnej rundy. Dobra, was na pewno pozabijam. Powinno być okej? Jest okej. Ty się lecz jeszcze za krytyk, świetnie. Dużo jej kryty wchodzą, to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Finalnie cały ten team ma na razie bardzo, bardzo fajny poziom krytów. Ojej, trochę stres wzrósł. Dobra, mały buff. I tutaj zagram zachowawczo. Nie zagram zachowawczo, bo jestem pewien, że ten robak będzie miał. A, ten robak miał jeszcze na 7 chwil. Nie zauważyłem tego, dopiero teraz się skapałem. To myślę. Właśnie, nie wiem kto. Co tu się dzieje? Troszeczkę mnie rozpadało, musiałem zamknąć okno. Dobrze, możemy już kontynuować przygodę. I wracając do tematu, kto u mnie ma największe rozbrojenie pułapek? Dobra, czyli oprych. Uczeń oprycha. Tutaj urna. Urny się udawało chyba jest podnoświęconą. Dokładnie tak. Większa szansa na ogłuszenie dla gminy centralnej. Całkiem. Więcej światła, jeżeli chodzi o pochodnie, mam ich wystarczająco dużo na całą tą rundę, na całą tą mapkę. Dobrze, teraz pójdę w tą stronę. Tutaj są dwa obiekty, może będą jakieś ciekawe skarby. Skrzynia jest pusta. Dobra,
proszę o dziesiątkę. Jest szóstka. No, nie jest za dobrze, ale no przynajmniej tutaj mu oprych jak najbardziej działa poprawnie. Okej, okay. Trzy skrwawienia. To mi krwawienie weszło świetnie. Nie będziemy się bawić w żadne... O, chciałem powiedzieć, że będziemy się bawić w żadne stuny, ale tutaj pudło. Okej. Okay. Buffujemy naszą ekipę. Po 5. Będzie ich potem łatwo podobijać. Świetny unik. Jeszcze krytyk za 20. Świetna robota. Ciebie sobie jeszcze uleczę. Ty krwawień już schodzi, więc nie ma sensu. I krwawień wejdzie? Wejdzie. Ono zrobi całą robotę. Fajnie byłoby jeszcze użyć kapłanki. I pan prawie. Okej, okay, tutaj jakieś rubiny, fajnie. Kolejna notka z dziennika. Zostawiam, jakby ktoś był zainteresowany. Tutaj widzę, już nie ma miejsca na pieniądzki, więc zostawię te serum raczej. Już się nie przyda. Okej, good. Troszeczkę się podleczymy. Okej, zamienię ten kluczyk. Piersia są bardzo przydatne, tyle dobrze, że wszedł uniknął pułapkę. Skupię się bardziej na tym piersiu. Okej, tu też pusta sala. Czyli wracamy. Nie wiem, czy tu będzie ostatnia walka. Możliwe, że czeka nas jeszcze dwie. Okej, tutaj jest pułapka. Świetnie udało się rozbroić. Nawet odrodziłem sobie trochę stresu. Niestety nie mam tego, co jest potrzebne, żeby ją rozbroić. A jeżeli tego nie mam, może to dać mi bardzo, bardzo słabe perki. Na przykład może mi otruć, może dać mi jakąś chorobę, a tego bardzo nie chcę. Najpierw akolita. 4 punkty życia. Teraz ty. Krytyk za 11. Niedobrze. Fajnie byłoby, gdybym w tym tygodniu bliżej się dostał kolejną kopankę. O, przyciągnęła go. Troszeczkę mi zepsuła cały układ, choć nieznacznie. Skup się na niej. Nie chcę dostać więcej stresu od jej umiejętności. Teraz koledze. Myślałem, że koledze podziękujemy, a jednak nie. Ok, wszystko weszło, tylko się udało dobić. Tutaj wszedł taki damage. Zrobimy tak. I wtedy sobie użyję jeszcze jednej kurtyny w następnej turze. Ciebie sobie uleczę. Okej,
Kurtyny już nie mogę użyć. Niedobrze wychodzi na to, że można tego użyć tylko raz na turę, raz na walkę. Nie do końca pamiętałem o tym fakcie. Tutaj jeszcze kontynuuję przygodę, bo tutaj widzę jakiś posąg. Okej, udało się oczyścić ołtarz. Czy tutaj coś będzie? Walka. Jakieś dwa obiekty. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Dużo stresu. Spróbuję tej taktyki. Sobie zapomniałem przerzucić ludzi. Ale mam plus 50 obrażeń do następnej kurtyny. Dobra, skupię się na tobie. Dużo, dużo stresu. Krytyk za 12. Naprawdę tego nie chciałem. Zaczynam żałować pójścia w tą stronę. On to na pewno będzie potrzebowała wycieczki do jakiegoś kościółka, żeby się wyleczyć. Świetnie, za 60%. Przepraszam, za 16. Nie wiem skąd mi się wziął te 60%. Tutaj kolejnego kolegę od stresu też się udało pozbyć. Chcę powiedzieć to przejrzeć, chyba że to będzie jakiś szalony kręt. O, jeszcze lepiej unik. No, grube wycięcie. Nic specjalnego. Krytyk za 20, jeszcze lepiej. Udało się uleczyć trochę stresu. Wyprzymy was. Zbukujemy, to znaczy troszeczkę. Unik, niedobrze. Jeszcze przed tym krytyk za 11. Ciebie też będą musiał niestety harlki nie leczyć ze stresu, chyba że teraz zostanę umiejętność. Nie mogę zrobić w ten sposób, bo gdyż muszę go w jakiś sposób uleczyć. Dokładnie. Okej. Wyczyszczę sobie zwłoki. O, jeszcze ty mi dajesz debuffy. Niedobrze. No, ale obłacał się. Książki? Nie. W książkach nigdy nie ma nic dobrego. I plecak. Co tu mamy? Mapa. Dobra. Kończymy tą misję. No, całkiem przyzwoitej ilość pieniążków, troszkę skarbów, no nie jest najgorzej. W postaci tutaj jest po levelu, mam nadzieję, że jakieś dobre perki. Średnio, max perzet całkiem fajnie. Kontrabestia, no tutaj już średnio. Okej, udało się przejść misję. Tutaj jakieś komary latają. A, tutaj dziedziniec, czyli ta całkiem nowa mapka. Całkiem fajna rzecz dla abominacji. Fajnie będzie po to wyruszyć w następnej turze. Tam jest pierwszy level wymagany. Dokładnie tak. Dobra, teraz zobaczę. Na pewno muszę sobie ciebie odłożyć tutaj na leczenie. Harlekina sobie odłożę gdzieś tutaj. Więc aktualnie w teamie brakuje mi jakiegoś healera. Mam tu jakiegoś healera? Nie, ale mam Neville'a, który jest
który jest łowczym. Postać, która bardzo mi się, klasa, która bardzo mi się podoba. Co tu mam? O, odblokował się kowal i odblokował się Kildia. Fajnie. Tutaj ktoś też miał heala. Ta, ale to jest heal za jeden. Będzie bardzo ciężko zobaczyć duże zapasy, jeżeli chodzi o żywność. Ale co z tego wyjdzie, to możecie się przekonać w następnym odcinku, bo dzisiaj to już chyba będzie koniec. Ja życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.